tym sezonie lodowisko działa od 19 grudnia. Początki były obiecujące, pogoda sprzyjała utrzymaniu lodowej tafli. Ale zimie brakuje konsekwencji i zaczyna robić się coraz cieplej. Kościelski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega, że 10 stopni i długotrwały deszcz to granica, za którą lodowisko trzeba będzie zamknąć. A to byłaby duża szkoda i strata. Ciągle jesteśmy magnesem, który przyciąga do Kościerzyny. Niedawno, dwa dni temu, mieliśmy bardzo przyjemną ekipę, która z powiatu bytowskiego aż do nas przyjechała. Jak ich zapytałem, się okazało, że specjalnie na lodowisko, więc faktycznie magnes działa. Warunki są trudne i niełatwo jest utrzymać ślizgawkę na odpowiednim poziomie. Ciężko byłoby jednak pożegnać się z tą atrakcją tak szybko, zwłaszcza najmłodszym, którzy chętnie przychodzą tu w ramach lekcji i po szkole. Wśród trzecioklasistów szkoły podstawowej nr 6 znaleźliśmy mnóstwo fanów lodowiska. Bo tutaj jest fajnie, się ślizga, a dzisiaj akurat jest takie trochę śliższe lodowisko i łatwo się idzie przywalić, fajnie jest. Czyli troszeczkę czuć, że jest ciepło po prostu, tak? Też, no. Fajnie. I może się spotkać z kolegami, koleżankami, fajnie tu. Super. Kto mi jeszcze powie, dlaczego lubi przychodzić na lodowisko? Ja na przykład, bo lubię się pobawić z kolegami, tutaj jest dużo radośnie i można się bardzo fajnie bawić na lodowisku. Nie. A wy dlaczego lubicie przychodzić na lodowisko? Ja lubię przychodzić na lodowisko, ponieważ mogę zabrać mamę, tatę, wszystkich i jeździć z nimi i się trochę pobawić. Świetnie. Kto jeszcze lubi przychodzić na lodowisko i dlaczego? Ja, bo lubię się rzucać, lubię się wywalać. Lubisz się przewracać na lodzie? No, zacznie się robić jakieś obroty i wtedy się wywalić. Dobrze, dziękuję. A kto jeszcze lubi? Kto i dlaczego? Ja tak samo jak kolega, bo lubię się wywalać, jeździć, wywalać i to jest cała robota. To jest najlepsza frajda. A ty dlaczego lubisz przychodzić? Wiem, bo mogę sobie pojeździć z koleżanką i możemy sobie porobić zdjęcia, że jeździmy na lodowisko. Super. Kto mi jeszcze powie? A ty dlaczego lubisz przychodzić na lodowisko? Bo jest bardzo, bardzo, bardzo ślisko. Jak widać, na lodowisku musi być ślisko, ale gdy długo pada, to na tafli zbiera się woda, a to już może być niebezpieczne. Deszcz i temperatura na plusie to też większe koszty utrzymania. Rozwiązaniem byłoby zadaszenie obiektu. Oddzielilibyśmy się od warunków atmosferycznych niekorzystnych, czyli od śniegu, zwłaszcza od deszczu, bo deszcz pozostawia, że tak powiem, długotrwałe niekorzystne skutki. Zawsze kilka godzin trzeba czekać po deszczu, żeby ten deszcz, ta woda wchłonęła albo przemarzła, więc na pewno zadaszenie by bardzo pomogło na naszym lodowisku. Zmniejszyłyby się też koszty utrzymania. W styczniu woda i energia elektryczna kosztowały lodowisko około 10 tysięcy złotych. W tym samym czasie udało się zarobić aż 27 tysięcy. Widać więc, że ta atrakcja jest bardzo popularna. Dyrektor Kosir zapowiada, że będzie starał się zdobyć budżet na zadaszenie, ale też powiększenie lodowiska. Takie inwestycje będą jednak bardzo kosztowne, a decyzja musi zapaść w Urzędzie Miasta. Jesteśmy ciekawi Państwa opinii, czy lodowisko powinno być większe i zadaszone? Prosimy o komentarze i wzięcie udziału w naszej sondzie na stronie kostierzyna24.info.